Jak często patrzy Pani w gwiazdy? Za rzadko. Za rzadko? Za rzadko. Czyli jak często? Raz w tygodniu. Czasami. Tak? Tak. A jak? No tak, przez okno. I co? No i nic, marzę. Raz w roku. Tak? W czasie urlopu? W czasie urlopu w Polsce. Tak? I co wtedy Pan czuje, jak Pan patrzy? Gwiazdy? Raz w roku? Co mam czuć? No, ja już za stara jestem na patrzenie gwiazdy, ale lubię patrzeć w gwiazdy. Szczególnie jeżeli jest taki pogon na noc. Nigdy. Dlaczego? Nie ma czasu. No jak? No nie ma. A co Pan w nocy robi? Śpię. Codziennie, bo mam okno w dachu od jakiegoś czasu i pod nim śpię. Tak? Więc tak, jak nie jest zachmurzone, to codziennie. Raczej nie patrzę. Czemu? Jakoś chyba nie ma okazji. Tak. W Polsce nie ten klimat. A skąd Pani jesteście? Z Mazowsza. Z Mazowsza? Tak. Ale z takiego zespołu pieśni i tańca, czy z regionu? Z regionu. Co można wyczytać z gwiazd? No ciężko jest mi powiedzieć, poważnie. Jak dobrze popatrzymy, to i dużo zobaczymy. Podać przyszłość, przeszłość, rozmawiać ci ciekawe. Swoje życie. Tak? Trochę bawię się tym, dlatego mogę coś powiedzieć. Ale co, horoskopy Pan układa? Nie, nie również. A jak nie, się Pan bawi? No po prostu, no tyle co wiedzę książkową. Na przykład różne amulety można po prostu 3 dni przed pełnią wystawić na księżyc i one nabierają moc. Może miłość? Tak? Tak. Ale jak? Po prostu, może to się czuje. Jak się dostanie w dziób, to mogą się zaświecić te gwiazdy. Serio? Serio. Dostał Pan kiedyś? No, bywało. I co, świeciło? Świeciło. Z czego zrobione są gwiazdy? Z gazu? To ja pytam. Znaczy, no, z tego co wiem, no chyba z gazów. Tak? No, tak mi się wydaje. I jak? Aż tak może się gaz tak ubić? Pani, co ciężko to wytłumaczyć. Znaczy, nie wiem, no jest sobie jakiś tam gaz, który zbiera się i kompresuje w jednym miejscu, potem wybucha po 30 latach i mamy supernową na przykład. Nie wiem, z pyłku jakiegoś? Nie, to ogólnie to są jakieś małe planety. Gwiazdy? Tak. Ja, to, czyli co, w skład jednej gwiazdy wchodzi kilka planet? Nie, to są jakieś małe kamyczki chyba. Aha. Takie jak alam. Tak mi się jakoś kojarzy. Ale jak to się może trzymać razem? Sklejone są? Nie. Nie, nie wiem. Jakoś przyciągają się może. Jakaś mgławica po prostu. O, gwiazdy? No dobre pytanie. Powiem szczerze, że może to się wiązać na przykład z elektrycznością. I coś u góry styka się jedno z drugim i wyobrażasz, że się rozpryskuje. My to odbieramy właśnie jako takie drobinki. No tak to sobie postrzegam. Z pyłu kosmicznego? Tak? Możliwe. Na fizyce było, ale to... Szkoła dawno. Z gazów. Gwiazdy z materii. Ale jakiej? Kosmicznej. Węgla, wodoru. O tak, z takich pierwiastków. Masz rację. Dobrze, tak? Dobrze. Tak, na pewno. Tak. Tak. Czy urodził się Pan pod szczęśliwą gwiazdą? No, można byłoby się zastanowić. I tak, i nie. Bo? Bo pół życia było szczęśliwe, a pół życia nieszczęśliwe. Tak. Tak? Jaką? Księżyc. Pod księżycem? Tak. I co? Jakoś tak przynosi Panu szczęście w życiu? Tak. A to wszystko są Pana dzieci? Nie. Tak. Myślę, że tak. A pod jaką? Pod jaką gwiazdą? Nie wiem, jak się nazywa ta gwiazda, ale myślę, że jest szczęśliwa, bo wszystko mi się w życiu udaje, tak jak chcę. Raczej tak. Raczej czy na pewno? No na pewno. A na podstawie czego Pan to mówi? No dobrego znaku, zodiaka, bliźniaków. Sądzę, że nie. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam takiego szczęścia. I tak i nie. To znaczy? To znaczy, w zależności od tego, co Pani rozumie, szczęśliwą gwiazdę, bo szczęście w życiu ja miałem osobiście, 6 w totolotka na przykład, ale automatycznie 54 osoby wygrały, także było tego niewiele. Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować. George Bernard Shaw. Nie cofa się ten, kto związał się z gwiazdami.
Leonardo da Vinci. Słodko jest nocą patrzeć na niebo, gdy kochasz różę, która znajduje się na jednej z gwiazd. Wówczas wszystkie gwiazdy są ukwiecone. Antonin de Saint-Exupéry. Biedny, kto gwiazd nie widzi, bez uderzenia w zęby. Stanisław Jerzy Lenz. Dziękuję uprzejmie. Co jest? Pytanie brzmi tak. Kim trzeba być, żeby zostać gwiazdą? Pięknym, zdrowym, figurę mieć. Tak? No ja. No nie. A inaczej się nie da? No pewnie, że nie. No gdzie ja? Medialnym człowiekiem. Czyli jakim? Medialnym, żeby wszystko wiedzieć, prezencję mieć. Myśli pan, że gwiazdy wszystko wiedzą i mają prezencję? No nie wiedzą, zawsze? Ale mają szkoły i to jest to, nie? Trzeba być zdolnym. I wygląd mieć, prezencję, no i autorytet chyba. Po prostu coś trzeba umieć lepiej jak ktoś inny. Na przykład? No, na przykład piłka, dobrze gra. Gwiazdą? Hmm? Nie gazdą, gwiazdą. Trzeba młodym być najpierw. Tak? No. Być sobą, czyli starać się żyć jak najlepiej, najwartościowiej, mieć wyznaczony cel, dążyć do niego, nie bać się trudności, komplikacji, a wtedy się dojdzie. Dla samego siebie będzie się gwiazdą, nie trzeba być dla kogoś innego. Hmm? Jak wygląda powszedni dzień gwiazdy? Długo śpi, obiadek, później praca, impreza. Fryzjer, zakupy, manikurzystka i wieczór przy dobrym winie. Poprzedni dzień gwiazd. Maluje się, myśli o sobie, później znowu myśli o sobie, a wieczorem jest sfrustrowana i siedzi z depresją. Śpi. Je. Później pije. Tak? No a później idzie sobie na jakiś tam ubaw albo coś takiego. No. Czyli fajnie ma, czy nie? No pewnie, że tak. Nie musi pracować? No ja wiem, to jest jej praca. Woli pani słońce czy gwiazdy? Słońce. Czemu? Bo jest ciepło. Słońce. Czemu? Bo jest cieplej. Słońce w dzień, a gwiazdy nocą. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Jedno i drugie wolałabym. I słońce, i gwiazdy. Oczywiście, że słońce. Czemu? Bo jest piękniejsze. Pewnie, że słońce. Dlaczego? Bo się można opalić. Gwiazdy. Tak? Czemu? Dlatego, że wolę noc. Słońce. Czemu? Trudno powiedzieć, ale słońce jest lepsze. Bo nam świeci cały czas. Słońce. Słońce? Słońce. Pani i pani też? Też. A czemu? Bo grzeje, świeci, jest jasno, ładna pogoda latem. Czyli słońce? Słońce. A co pani by dodała? Że gwiazdy owszem też mogą być. No bo wiadomo, fajne widoki, w ogóle, ale przede wszystkim słońce. Tak? Tak. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaśpiewam piosenkę. To śmieszne, że właśnie dziś chciałam tu na spacer przyjść, nie wiedząc, że co stanie się na Champs-Élysées. To śmieszne, lecz zwyczajnie tak spytałeś mnie, czy przyjmie kwiat. Oczywiście, czemu nie? O Champs-Élysées, o Champs-Élysées. Gwiazda być, gwiazda lśni wśród ciemności. Nie wspaniale jest, no powiedz mi. Witam Was wszystkich. Zbigniew Budkiewicz-Sochomski, Klub Polonin Obywatel Polski. Jestem w swoim kochanym mieście Gdańsku. Chciałem pozdrowić całą Polonię, wszystkich pracowników konsulatu i ambasady i oczywiście drogich naszych rodaków Szwedów. Jelpa hej.